Witam. Do sprzedania ładna maszyna z Japonii, Kubota KX 61 3. Proszę bardzo, mało używana. To jest taki sprytny łapak. Jego się składa. Można wszystko sobie przenosić, wyrywać jakieś kamienie, gałęzie. Fajnie się sprawdza. Szybko złączka. Jedna, druga. Co tu jeszcze ciekawego jest? No, proszę patrzeć. Nic nie uszkodzone. Nie ma żadnych śladów uszkodzeń na siłownikach. Są zdrowe. Ten jest zabezpieczony. Praktycznie, proszę zobaczyć, wycieraczka oryginalna. No nie ma śladów praktycznie zużycia. Ogrzewanie, popielniczka nieużywana, tu jakiś schowek. Tu miejsce na radio, głośniki widziałem, że są zamontowane. To wystarczy jakieś radio jednopinowe zamocować. Spryskiwacze szyby, pojemnik na kubek z kawą. Światełko. Co tu ciekawego jeszcze może być? Fotel jeszcze ma, o, nie zdjęty praktycznie, jeszcze w folii. Tu troszeczkę się ten zakurzył, ale praktycznie zero zużycia. Tysiąc 122 motogodziny. Maszyna pali na dotyk. Bardzo mocne światła. I tutaj z przodu zaświetlanie łyżki. Tu mamy jeszcze jakieś dane. Tam jest tabliczka jeszcze jedna. Ogrzewanie. Dobra, wyłączymy. Wszystko działa sprawnie. Naprawdę sprzęt godny polecenia. Także maszyna waży 2,6 tony. 2,6 tony waży. Na przykład ja mam tutaj przyczepkę DMC. Ona waży 550 kg ta przyczepka. 3,5 tony ma. Tak jakby całego DMC. Czyli ładowności mam 2,900. 2,850 na tej przyczepce mam. 2,850 mam na tej przyczepce. O, tu jesteś od przyczepce właśnie. O, tak dla ciekawości, o. A nawet nie, przepraszam, 2,700 i na 3,5 tony, 2,700. Czyli 100 kg mam tak jakby nadwyżki jeszcze, bo maszyna ma 2,6, prawda? No. Tak, a ciągam tutaj sobie o takim właśnie renoweczką, masterkiem. On też ma na 3,5 tony, sprytnie. Można sobie to taki zestaw złożyć. Czy odstąpię leasing tej maszyny z tego względu, że myślałem, że się zajmę tym, prawda, sam. Będę miał czas na usługi minikoparkom na okolice. Ale niestety prowadzę firmę budowlaną i tam dużo spraw jest
do ogarnięcia. Nie mam czasu zajmować się jeszcze usługami minikoparką. Także maszyna stoi i nie chcę, żeby stała, bo wiadomo, z sprzętu trzeba korzystać. Po co na darmo te raty płacić? Niech ktoś zarabia po prostu. Także tu jeszcze co mogę powiedzieć ciekawego. To jest opona. Ta jest, wiem, że ta jest nówka sztuka założona. Nówka, bo coś się z tą z jedną się naderwała, także ta jest troszeczkę już widać, ma 1000 motogodzin, tak jak tam 1120, a jedna jest po prostu nuwex. Gdzieś musieli najechać na jakieś ostre coś i po prostu uszkodzić. Maszyna ogólnie ściągnięta z Anglii przez takiego pana, który właśnie ściąga maszyny, to jest Drelowa z lubelskiego. Pewny człowiek, bardzo dobry. Przeserwisował ją, wszystkie oleje powymieniał, wszystko po jest tak jak trzeba. Także jeszcze raz zapraszam do zakupu. Pozdrawiam. A jeszcze dopowiem, że maszyna jest do obejrzenia w Warszawie, w pod Warszawą, tam Wesoła, prawda? Konkretnie proszę dzwonić na telefon, umówimy się. Pozdrawiam serdecznie.